Cześć, siemanko, z tej strony Dagoniasty. Witam was w kolejnym filmie na kanale. Jest film taki w sumie troszeczkę innej jakości. Podsumujemy sobie w nim zeszły rok. Jest to film podsumowujący ubiegły rok. To, co udało nam się osiągnąć wspólnie, co udało też mi się osiągnąć. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Generalnie pierwszą zmianę, jaką już możecie zobaczyć, co udało się osiągnąć na koniec zeszłego roku, to na pewno zmiana kamery. Z czym to się wiąże? Udało mi się zakupić na koniec roku, możecie też słyszeć inną jakość dźwięku, bo na Sonarze od SteelSeries ustawiłem sobie parę rzeczy do mikrofonu, żeby on był lepiej zbierany. Mam nadzieję, że jakoś to się ze sobą zgra, zobaczymy. Ale wracając do tematu, jest to związane z tym, że udało mi się zakupić aplikację od Elgato, nazywa się ona Epoch Cam Pro. I dzięki temu udało mi się zamienić telefon w kamerę, więc do pewnego momentu będą się właśnie tak pojawiały teraz materiały. Planuję wrócić w tym roku ze streamami, ale do tego przejdziemy sobie na spokojnie, na razie podejdźmy do tematu tego, co powiedziałem na wstępie, czyli mianowicie podsumujmy sobie zeszły rok, bo jestem mega w szoku tego, co udało osiągnąć się wam, jako mojej widowni, co udało osiągnąć się mi jako bądź twórcy YouTube'a, małemu twórcy, ale jednak. Z czego jestem wam naprawdę nieziemsko mega wdzięczny i jestem w szoku, bo to, co zrobiliśmy shortami z Minecrafta od chyba nie wiem kiedy, od października, coś takiego, od wrzesień, październik, jak to skończyło, to, co zrobiliśmy filmami z Minecrafta, bo to też jest masakra, i to, co zrobiliśmy krótkimi live'ami, bo nie oszukujmy się, do końca roku zrobiłem może 3 czy 4 streamy, czego wcześniej robiłem ich trochę jeszcze z Baltic Gate'a, którego mam w planach dograć z Michałem. Pozdrawiam cię, więc tam mam kamerę starą. Pozdrawiam cię, Michał, serdecznie, jeżeli to się podobał. Na pewno sobie go dokonamy. Wszystko jak mówię, do tego przejdę w następnym kroku podsumowania. Tymczasem co? Mega duża liczba wyświetleń z shortów, z filmów. Przebiliście w ogóle barierę 100 000 wyświetleń na kanale. Tego osobiście w życiu sobie nie życzyłem, ani nie spodziewałem się tego po prostu. Jednocześnie 666 subskrypcji, liczba bestii, wiecie o co chodzi. To też jest dla mnie mega duży pik, skok, bo tak naprawdę we wrześniu były te subskrypcje bardzo do góry. Właśnie przy Minecrafcie, serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że nie kojarzycie tego Minecrafta u mnie źle, bo w międzyczasie, jeśli dobrze wiecie, wyłoniła się pewna draka z pewnymi twórcami odnośnie YouTube'a, starymi twórcami Minecrafta. To trochę jest lipne jak dla mnie, ale nie będę się na ten temat wypowiadał, bo nie uważam się za osobę, która jest odpowiednia do tego, żeby wypowiedzieć się w tym temacie. Ale przechodząc dalej. Te liczby, które udało nam się osiągnąć, te serie, które udały nam się zapoczątkować, będzie to kontynuowane. Część serii udało się zakończyć, to mi się mega podoba. Tak jeszcze w drodze podsumowania. Tu wyskakuje teraz możliwość subskrypcji kanału. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, ponieważ to motywuje mnie do tego, żeby dalej to robić, a was to nic nie kosztuje. Jednocześnie zachęcam do ocenienia materiału łapką w górę bądź łapką w dół, w zależności jak on wam się spodoba. Przechodząc dalej. To chcę przejść do tego, co będziemy kontynuować w bieżącym roku. Na pewno dokończymy Star Warsy, bo one są w trakcie realizacji, że muszę jeszcze zmontować filmy, co u mnie jest ostatnio trochę ograniczone czasowo. Wracając. Na pewno planuję dokończyć Metro 2033 Reduxa i zacząć kolejną część Metra. Dajcie mi tylko znać w komentarzu, czy mam Metro kontynuować tak, jak je zacząłem, czyli całkowicie bez kamery, czy mam Metro zrobić jednak z kamerą, bo lepiej właśnie. Będziemy kontynuować na pewno przygodę nostalgiczną, nostalgiczną przygodę z Minecrafta, ponieważ jest to seria, która dla mnie wiele znaczy. To ze streamami. Streamy powrócą, prawdopodobnie już teraz pod koniec stycznia wrócą kolejne nowe streamy, pojawią się nowe streamy. Jeszcze nie wiem, czy będzie to Minecraft, czy będzie to Baldur's Gate, czy będą to The Finals. To po prostu zobaczymy w trakcie tego, co wyjdzie, jak wyjdzie. Oczywiście informacja będzie na Discordzie, do którego link macie w komentarzu, a tu pewnie gdzieś w komentarzu w opisie, a tu pewnie gdzieś teraz pojawia się przypomnienie o nim. Jednocześnie pojawi się też post na grupie na Facebooku. I co, streamy będą się odbywały prawdopodobnie na Twitchu i na YouTubie jednocześnie, tak jak było to do tej pory, czyli ten multi-streaming z mojej strony będzie zachowany. Jeżeli ktoś woli oglądać na Twitchu, zapraszam na Twitcha, jeżeli wolicie oglądać na YouTubie, zapraszam na YouTube'a, oczywiście wiecie jak to działa. I co, takich większych planów to wszystko. Z bieżących premier tego roku, na pewno, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to będę chciał ograć, na pewno będzie to Alan Wake. Nie Alan Wake, tylko Alone in the Dark, do którego tu macie odnośnik do wersji demonstracyjnej, którą grałem na swoim kanale. Będzie to również The End of the Sun,
jeżeli tak ta gierka się nazywa, gdzieś to pewnie się nazwa pojawi, albo ten filmik z dama, który ogrywałem. Będę się z dosyć ciekawą, słowiańską grą, która będzie naprawdę fajnie zrealizowana. Twórcy idą z nią w dobrym kierunku. Pojawi się też coś z mojej niehonorowej półeczki, gier, których nie ograłem. Nie powiem wam teraz tytułu, będę zachował to jako swoją tajemnicę. Powiem wam, że będzie to związane troszeczkę ze studiem Remedy. Prawdopodobnie się domyślacie, co? Pojawią się też, może nie zawsze, ale co jakiś czas, gry z konsol. Gry z konsol, ponieważ ci, którzy oglądają mój kanał od dłuższego czasu, na pewno będą wiedzieć, że zmieniając komputer swojego czasu, około chyba tam teraz już 3 lata, ale liczmy 2 lata, bo jeszcze nie doszła data, nie nastała ten dzień, kiedy zmieniałem kompa i tam za wszystko płaciłem, dobrałem sobie Grabber od Elgato na PCI Express, pozwalający mi właśnie nagrywać czy streamować z konsol, więc te takie filmy również się pojawią na kanale. Pojawią się z Xboxa, pojawią się prawdopodobnie z PlayStation, bo mam parę tytułów, które niechybnie na mojej kupce wstydu urosły i są teraz do przejścia. Pojawi się też coś może z Nintendo Switcha, ale to jeszcze zobaczymy. To wszystko będę dawał informacje na Discordzie w trakcie roku, w trakcie odcinków, znaczy serii na kanale. Będziecie to. Pojawi się też bardzo ciekawa seria, tylko jak napomnę o niej, z Minecrafta. W wykonaniu moim, Siwego. Siwy, pozdrawiam cię serdecznie, jeżeli będziesz to oglądał, orzeł ciebie również. Link do kanału Siwego znajdziecie w opisie. Nie będę zdradzał na tej serii wiele tematów. Ja niewiele o niej mówił, bynajmniej mam już około 3 godziny materiału do montażu, więc możecie się spodziewać, że niedługo ta seria pojawi się już na kanale. Drodzy widzowie, z takiego większego podsumowania to wszystko. Na pewno dokończymy sobie też Kalę w Kopylu na moim drugim kanale, na którego odnośnik macie teraz tutaj na ekranie. Na który też was zapraszam, ponieważ tak przesiedziałem sobie, troszkę przemyślałem, że jednak takie starsze gry takiej innej kupki wstydu troszeczkę i trochę też takie retro gry, które z chęcią bym chciał ograć, ale nie chcę ich pokazywać stricte na głównym kanale, będę po prostu wrzucał na drugi kanał. Tam będziecie mogli je sobie obejrzeć, jeżeli będzie ciekawi ich wykonania. Trochę są to gry mojego dzieciństwa, trochę są to gry, które chciałem za dziecka pograć, ale nie miałem takiej okazji, więc zapraszam serdecznie, link odnośnik macie w opisie. To i z takich chyba ważniejszych rzeczy, nie stresując się zbytnio, to wszystko, co miałem do przekazania. Mam nadzieję, że przyjmiecie ten materiał w miarę okej, w miarę fajnie. A, i właśnie, teraz aktualne 2 odcinki ze Star Warsów, które pojawią się w tym tygodniu na kanale, będą jeszcze ze starą kamerą, więc będzie tam trochę skakania tej kamery, rwania jej przez NVIDIA Broadcastera, który no nie chciał działać wedle mojego uznania. Ani tak dobrze, jak działa Elgato. Następny film będę już z kamerą Elgato. A tymczasem co, drodzy widzowie? Tak jak powiedziałem, zachęcam do stawienia łapki w górę bądź w dół. Zobaczcie, jak materiał wam się spodoba. Zostawienia komentarza, ponieważ no, robiłem taki film pierwszy raz. Trochę się też pewnie pobawię wariacją montażu, jak to ja. Po prostu mam nadzieję, że wam się to spodobało. Dajcie mi znać w komentarzu. No i zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, bo to, tak jak powiedziałem, motywuje do dalszej pracy, a was to nic nie kosztuje. Trzymajcie się ciepło. Ajo!